Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała po raz 27. Rokrocznie w tej charytatywnej zbiórce udział biorą tysiące wolontariuszy. Mnóstwo dużych i małych suwalczan również zasila ich grono. Tym razem niespełna setka wolontariuszy w Suwałkach i okolicy naprawdę bardzo się postarała. Wciąż trwa liczenie pieniędzy i do poniedziałkowego południa na suwalskim liczniku pojawiło się 85 tysięcy złotych. Atrakcji dla tych, którzy postanowili włączyć się w tegoroczną wspólną zabawę pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste, był ogrom. Gry i zabawy sportowe, morsowanie nad zalewem Arkadia, malowanie twarzy, tańce, krav maga, pokazy sprzętu wojskowego, spotkania z manikiurzystkami, fryzjerkami, zajęcia w laboratorium ratownictwa medycznego w Parku Naukowo-Technologicznym. Nie sposób wymienić wszystkiego i wszystkich. Do zbiórki włączyła się również w niecodzienny sposób parafia ewangelicko-augsburska w Suwałkach. Najpierw na licytację trafił dzień z proboszczem, księdzem Dawidem Banachem, a w dniu finału datki złożone przez wiernych podczas nabożeństwa trafiły do puszki jednego z suwalskich wolontariuszy. Finał zbiórki niewątpliwie należał do niezwykle dynamicznych i radosnych, choć prawdziwa radość dopiero przed nami, gdy do polskich szpitali trafi sprzęt wspomagający medyków w leczeniu dzieci. O pełnych efektach zbiórki poinformujemy po zakończeniu liczenia pieniędzy i po zrealizowaniu wszystkich deklaracji licytacyjnych. Warto dodać, że na Suwalszczyźnie nie doszło do żadnych niepokojących incydentów.